Hello there, my dear students. Witam serdecznie klasę 8. Kontynuujmy podręcznik, ok? So please open your notebooks, write lesson and topic for today. And today's topic will be Tidy Your Room Now on page 87. So please open your books on page 87 and please write down the topic Tidy Your Room Now. Otwieramy na stronie 87 i zapisujemy temat Tidy Your Room Now, czyli posprzątaj teraz swój pokój, tak? Dzisiaj, moi drodzy, trochę o rozkazywaniu, nakazywaniu, o ostrzeganiu i tak dalej, i tak dalej. Przypomnimy sobie, jak to wszystko wyrażać, ok? Więc otwieramy na 87 zadanie drugie, od tego zaczynamy. Mamy tutaj taką tabelę, no i musimy ją uzupełnić brakującymi słowami, które macie tutaj powyżej, tak? I teraz pierwsza część tutaj tej tabeli to giving orders, czyli nakazywanie, rozkazywanie, tak? Oczywiście zapisujecie sobie nagłówek giving orders, tak? Nakazywanie, ok? No i później tłumaczenie i przepisujecie wyrażenia i tłumaczycie, dobra? Tidy your room now, posprzątaj teraz swój pokój. Nie musimy tutaj nic uzupełnić, ponieważ jest to po prostu tryb rozkazujący, tak? Przypominam, że w trybie rozkazującym po prostu używamy czasownika wysokoliczniku na początku, tak? Albo don't dodajemy z przodu i wtedy rozkazujemy, ok? To było proste, to była klasa piąta, tak? Don't ever do that, no i tutaj brakuje nam again, tak? Don't ever do that again. Nigdy więcej tego nie rób, tak? Nigdy więcej tego nie rób, ok. Do what I tell you, mów co ci, rób co ci mówię, tak? Rób co ci mówię, ok. Czyli posprzątaj teraz swój pokój, jakkolwiek tryb rozkazujący. Don't ever do that again, nigdy więcej tego nie rób. Do what I tell you, rób co ci mówię, ok? I to jest nakazywanie. Ok, giving instructions, tak, tutaj nie będzie już nakazywania, tylko druga część to będzie nic innego jak instruowanie, ok? First, firstly, secondly, then, tak, to po pierwsze, tak, po drugie, a później, tak, czyli instruowanie kogoś. Make sure you, bądź pewny, że, tak, upewnij się, że. I w trzecim, don't forget to, nie zapomnij, żeby coś tam, ok? Dobra? Giving warnings. Tutaj mamy trzecią część, czyli ostrzeganie. Be careful. Bądź ostrożny. Watch out, look out, mind out. Uważaj po prostu, tak? Wszystkie trzy wyrażenia to praktycznie uważaj, tak? Watch out, look out. Ok? Dobrze. I ostatnie forbidding. To jest zakazywanie, tak? To jest zakaz. Forbidding. Don't touch the ball. Nie ruszaj piłki. Tutaj mamy znowu tryb rozkazujący, tylko ten z don't z przodu, tak? Czyli nie rób czegoś. Don't touch the ball. Nie dotykaj piłki, tak? You mustn't, must not touch the ball. Nie wolno ci dotknąć piłki, tak? Wykorzystujemy mustn't albo must. It's not allowed, it's forbidden, tak? To jest niedozwolone, to jest zabronione. It's not allowed, tak? To jest, znaczy to jest, tak. It's not allowed, to jest niedozwolone. It's forbidden, to jest zabronione, tak? I ostatnie, is against the law, czyli jest przeciwko prawu, przeciwko zasadom, tak? Ok? Coś niezgodne z prawem, coś niezgodne z zasadami. Ostatnie. Ok. I to były te wyrażenia, które dzisiaj wypadałoby zapamiętać, ok? A przynajmniej sobie przypomnieć, bo to nie są jakieś nowe wyrażenia, ok? No i teraz, moi drodzy, mamy zadanie czwarte, połączone z trzecim, tak? Mamy tak, dawanie instrukcji, składanie gratulacji, zgadzanie się, zakazywanie, ostrzeganie. I macie tutaj dialogi w zadaniu czwartym. Pierwszy, drugi, trzeci i tutaj czwarty, piąty, nie? Widzimy? I teraz trzeba je szybko sobie przeczytać i zastanowić się, która sytuacja będzie nam tutaj w każdym dialogu, tak? Czyli czy pierwszy to będzie zakazywanie, czy drugi to będzie ostrzeganie i tak dalej, dobra? Więc czytacie szybko sobie te pięć dialogów, które tutaj nam zostało. W sumie pierwszy jest zrobiony, tak? Więc tylko cztery. I uzupełniamy, tak, zastanawiamy się, który będzie którym, w sensie, który to będzie dawanie instrukcji, które składanie gratulacji i tak dalej. Ok? No to go. Zastopujecie film i jedziecie. Dobra, jesteście z powrotem, mam nadzieję. Zadanie trzecie zapisane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tak, pierwszy dialog. What are you doing? I'm just taking a few photographs i tak dalej. Tak, ten pierwszy dialog, ten synego jak zakazywanie. D. Dobra. Drugi dialog. I came first in my race and won the prize, tak? I tak dalej. To nic innego jak B. Składanie gratulacji. W trzecim. When's mom's birthday? To będzie E. Ostrzeganie. Później w czwartym. Czekajcie, przerzucę sobie na lewo. Dobra. W czwartym. That decision was completely wrong. To będzie C. Czyli mamy tutaj co? Boziu. Zgadzanie się.
I ostatnie to będzie A, czyli będziemy mieli dawanie instrukcji, tak? W ostatnim dialogu dawanie instrukcji. Dobrze, i teraz skoro już wiemy, co gdzie, no to teraz będziemy musieli uzupełnić brakujące słowa w dialogach, tak? Zastopujecie film teraz, zapiszecie sobie zadanie czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? No i proszę uzupełnić brakujące słowa na podstawie tej tabelki, którą robiliśmy. Ok? Wcześniej. Dobra, jesteśmy. So, number one is against. I'm sorry, taking photos is against the rules here, tak? Czyli tutaj mamy zakaz, robienie zdjęć jest przeciwko zasadom, tak? Jest wbrew zasadom. I came first in my race and won a prize. Congratulations, well done, you deserve it, tak? When's my birthday? It's on Wednesday. Make sure you don't forget. Upewnij się, że nie zapomnisz, tak? Kiedy są urodziny mamy? Ok, cztery. That decision was completely wrong. I totally agree with you. Shall I help you? Yes, please. Firstly, could you bring the rest of the sports equipment out here and then I'll tell you what I want you to do next. Ok. Proste miśki, takie proste, że naprawdę fajnie by było, jakbyście mieli wszystkie na egzaminie, bo byłoby bardzo łatwiutkie. Ok. No i zadanie czwarte, ostatnie na dzisiaj, moi drodzy. Posłuchajcie teraz nagrania. No i oczywiście czterech speakerów mamy, więc zapisujemy sobie zadanie szóste. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? No i mamy 5 reakcji, 4 speakerów, wiecie o co chodzi, jedna nie pasuje do pozostałych. Proszę przeczytać sobie te reakcje, zastępować film i teraz... Track 32. Let's go. 1. Okay, so if someone passes to me, how do I score a goal? 2. Is it okay if I film the concert on my mobile phone? 3. I'm going to ride my bike into town. 4. Pay attention. Listen to me. I want you to do exactly what I tell you, okay? Alright. Potrzebujecie pewnie jeszcze raz, cofniecie sobie film, tak? Jeszcze raz sobie zapuścicie. Okay, let's check the answer. Sprawdźmy odpowiedzi, dobra? So, speaker 1, C, speaker 2, D, speaker 3. A and speaker 4 B, tak? To są poprawne odpowiedzi na dzisiaj, ok? Thank you very much for today. Dziękuję Wam serdecznie. See you next time. Goodbye.